kto ustoi. Nie wygrywa, panie Łukaszu, nie wygrywa, przegrywa. Znaczy oni tak mówią. Tak, tak. Mówią, bo chcą zaistnieć, chcą się pokazać, chcą odnieść sukces. Kultura po nowoczesności wymaga obecności. Pędzą przez swoje życie, nieświadomi konsekwencji tego wszystkiego. Jeśli szukamy pierwszej odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie to robią, to dlatego, że w skali masowej przejechanie na rowerze 100 km w 3 godziny i pokazanie jestem dobry, tylko jest to szukanie takiego sukcesu szybkiego. Jeziorko na warszawskiej Pradze. Niemal codziennie zbiera się tam kilkunastu młodych ludzi. I piętnujemy narkotyki, alkohol jest jakby zupełnie jakby o środowisku. Tak mówimy o autorytetach dzisiejszych. Ty w ogóle wiesz, o czym słyszałaś, o tych modach, uczestniczyłaś, widziałaś to? Nie uczestniczyłam. Mam świadomość tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że tego typu treści pojawiają się w wyniku powstawania różnych trendów, a tak naprawdę trendy mogą powstać z niczego, z takiego codziennego życia, więc myślę, że zapobieganie tego typu rzeczom jest tworzenie trendów, które są pozytywne i mamy również wielu twórców w naszym kraju, którzy tworzą content na wysokim poziomie, który jest wciąż zaskakujący, ekscytujący, edukacyjny. Tak, to prawda, ale też uważam, że element zaskoczenia jest dobry i można to robić w pozytywny sposób, na przykład można zaskakiwać swoim wyglądem, swoją osobowością, swoją inteligencją, swoim talentem i robić to wszystko w fajny sposób. Ja na przykład, dla mnie jest bardzo ważna więź z moimi widzami. Na przykład kocham śpiewać, uwielbiam muzykę i myślę, że osoby ze wspólnym zainteresowaniem właśnie znajdują u mnie taki wspólny grunt i na tym budujemy swoją relację. Wiesz co, też użyłaś takiego sformułowania, tworzymy. Bo to będzie kreatywne, będzie rozwijało, ale też musimy po imieniu nazywać tych twórców, w cudzysłowie, internetowych, którzy są destrukcyjni. Ale zdecydowanie po imieniu, dlatego że chyba trzeba nazwać rzecz właśnie dokładnie tak, jak powiedziałaś. Jeżeli coś prezentuje, też tworzyć gust. Tak. Tworzyć gusta, że nie wystarczy byle co, żeby wyższą zainteresować. Wyższą kulturę, wyższe normy. To jest najtrudniejsze, bo to przecież dużo pracy od oseska, prawda? Żeby, dlatego żeby tworzyć też gust. Twórcy internetowi mówią o sobie twórcy swojej pracy bardziej taki poważny ton, ponieważ poświęcają na to, co robią, dużo pieniędzy, czasu, wykorzystują swój talent i chcą, żeby ich praca brzmiała bardziej profesjonalnie i poważnie. Ale myślę, że obie nazwy są jak najbardziej poprawne i tak naprawdę każdy sam decyduje. Jak predykatorem tego, że młodzi ludzie piją. Ja gorąco bym zachęcał z tego miejsca, bo idzie teraz taki fantastyczny czas. Niedługo jest Sylwester i my na Sylwestra kupimy dla dziecka szampana bezalkoholowego. Nie kupujcie. Nie dawajcie próbować pić pianki z piwa. Mózg natychmiast produkuje. Mamy kciuki za content. Bardzo dziękuję. I tak dalej. Dziękuję za to, że było dużo.